Ciao! Witamy z Rzymu! Hejka! Dzisiaj zapraszamy Was na włoskiego vloga. Jakiś czas temu udaliśmy się z naszymi znajomymi na tygodniową wyprawę do Rzymu i w tym filmie pokażemy Wam, co ciekawego udało nam się zobaczyć i zwiedzić. Jedziemy sobie z kapucem na wakacje, a patrzymy, a tu przed nami jakieś niezłe laseczki siedzą. Proszę. Hej, laseczki, siema. Hej, laseczki, odsuńcie się. Hej, dziewczyny, siema. Siema. A nie wy. Figerku, buongiorno. Buongiorno. Jak tam? Dobrze. Grubo, jak tam po podróży? Wspaniale, dojechaliśmy na miejsce, musimy czekać na zakwaterowanko. No i chodzimy po czymś, co Pinker uwielbia, czyli po targu staroci. Targi staroci i wydawanie pieniędzy. Coś, co Pinker po prostu uwielbia robić. Dzień pierwszy naszej podróży to niedziela i jak widzieliście, dojechaliśmy na miejsce. I wybraliśmy się od razu po zakwaterowaniu na spacer. Punkt pierwszy programu był to oczywiście Plac Świętego Piotra, a później mieliśmy okazję uczestniczyć w mszy świętej, która odbyła się w prywatnej kaplicy Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej i było to super przeżycie, ponieważ mogliśmy się tam znaleźć my w czwórkę plus Leszek, który tej mszy przewodniczył, oraz członkowie armii. Znajdujemy się właśnie niedaleko katakumb, zaraz wchodzimy, ale niestety nie możemy tam kamerować, więc to co zobaczymy niestety nie jesteśmy w stanie Wam pokazać na nagraniu. Właśnie z głośnika słychać jak wołają poszczególne grupy, czekamy właśnie na naszą i wbijamy. Bazylika Świętego Jana na Lateranie. Tak, znamy bardzo dobrze z historii sztuki. Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, którzy nas katowali na egzaminach. Siemka! Tam, wrażenia? Fajnie, bardzo mi się podobała, w ogóle wszystko takie wielkie. Ogromne, marmurowe. Tak powiem, mają rozmach. To miejsce, które teraz widzicie, to koszary Gwardii Szwajcarskiej, czyli budynki, które należą do tego właśnie wojska. I było to kolejne miejsce, które mogliśmy zobaczyć, a do którego nie mają wstępu ludzie, tak jakby bezpośrednio z drogi. I jesteśmy niesamowicie wdzięczni, że mogliśmy skorzystać z takiej możliwości. Ładnie wygląda, jak mamy przede wszystkim po tym białym i karmicznym. To trzeba tak pokazać. Nie wolno się śmiać, troszkę do przodu. To Kinga by nie dała rady. To jest dobra pozycja. Teraz znajdujemy się za tak zwaną spiżową bramą, czyli jedną z tych, którymi można się dostać na teren Watykanu. My akurat mieliśmy to szczęście, że mogliśmy ją podziwiać ze strony tej wewnętrznej, watykańskiej.
i stamtąd udaliśmy się bliżej tzw. Schodów Królewskich, czyli doskonale wszystkim znanej Scala Regia. Zobaczcie, jak niesamowicie został zastosowany tutaj efekt iluzji. Mamy tutaj takie złudzenie, że to wejście do Watykanu znajduje się dużo, dużo wyżej, ile te schody są niesamowicie długie. Widzicie taki posąg brązowy anioła. Ten anioł trzyma taką koronę papieską, która jest stąd taka tyci-tyci. Perspektywa sprawia, że ona wygląda maleńką. Wyobraźcie sobie, że ta korona, ten maleńki element jest wielkości człowieka. To jest niesamowite, nie do uwierzenia. Bazylika Świętego Piotra tak nas zachwyciła, że koniecznie chcieliśmy zostać w niej jak najdłużej i tutaj możecie zobaczyć, że wychodzimy z niej jako jedni z ostatnich turystów. Chcieliśmy popodziwiać ją taką, jaka jest najpiękniejsza, czyli pustą, bez tych ogromnych tłumów ludzi. No właśnie, tutaj sobie wchodzimy. O, turyści z Polski. O, dzień dobry, witamy. Takie tutaj limoncello. Testowaliśmy, bardzo dobre. Tak, bardzo fajne limoncello, elegancko byliśmy w takiej knajpie na pizzy i przy okazji właśnie też posmakowaliśmy limoncello i kilka innych specjałów. I oczywiście winka, jak to było? Od chłopa. Tak, winko od chłopa, czyli z banku, z pod lady, jak to się mówi u nas. Zbliżamy się właśnie do fontanny di Trevi. Wow, ile ludzi. Wow. No, spore tłumy. Tutaj niestety ścieżka dźwiękowa zaszwankowała, ale cóż, takie już uroki nagrywania na zewnątrz. Udajemy się właśnie do Vicus Caprarius, czyli miasta wody, które znajduje się w podziemiach fontanny di Trevi. To miejsce zostało odkryte stosunkowo niedawno, ponieważ w 1999 roku i znajdują się tam fundamenty starego akweduktu oraz starożytna dzielnica mieszkalna z I wieku. Wróciliśmy jeszcze pod fontannę di Trevi, żeby się jej dokładniej przyjrzeć i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Wrzucamy jeszcze do wody kasiurę i tutaj taka ciekawostka, przywieźliśmy ze sobą akurat przypadkiem, po prostu miałam w portfelu takie monety, które zakupiliśmy kiedyś w tawernie Wilczy Dół w Krakowie, bo akurat tam jest taka waluta, którą można się rozliczyć za obiad, więc te pieniądze wyrzuciliśmy tutaj do fontanny w Rzymie. Zbliżamy się do Placu Weneckiego i Ołtarza Ojczyzny. W tej kamerce to wygląda takie miniaturowe, a to jest taki kolos. Będąc przy fontannie di Trevi stwierdziliśmy, że robimy sobie spacer po Rzymie i zobaczymy te największe, najładniejsze obiekty. Dzisiaj w ogóle mamy wtorek i Włochy obchodzą swoje święto, Dzień Wyzwolenia Włoch, więc Włochów jest wszędzie masa. Odbywają się różne eventy, koncerty, także tłumnie jest bardzo. A później, jak wszyscy wiedzą, Polacy przyjeżdżają na majówkę, także znowu będzie masa, ale Polaków.
punkcie centralnym żołnierzy na Warcie. A miejsce to zostało wzniesione w 50. rocznicę wyzwolenia Włoch. Tam główny punkt, władca Wiktor Emanuel II na koniu. Ogromność, naprawdę. Widoczny z daleka, robi niesamowite wrażenie. Te wszystkie ogromne budowle, jak tutaj ten ołtarz ojczyzny czy koloseum. Niesamowicie nam się podobało, jak podchodziliśmy do lądowania samolotu. I to wszystko po prostu wyglądało jak na jakiejś makiecie z klocków. Niesamowite, wielkie miasto, małe budyneczki i te wielkie, monstrualne budowle. Wow! Zobaczcie na widoczek z góry, z tej górnej półki. Pięknie widać ciąg ulic, które zmierzają do samej fontanny di Trevi, tam na wprost. Tutaj mamy kolegę. Weszliśmy sobie na górę, a tu knajpeczki i winda. Chcemy winko, to zaraz. Winda do góry na taras widokowy na dachu. Do windy jest kolejka. Nie jedziemy. Której nie będziemy czekać. Na pewno nie będziemy. To nam się w Rzymie bardzo podoba. To kawałeczek jest fontanna z wodą, którą można się zwilżyć, odświeżyć albo napić, bo jest pyszna i pyszna. Panteonik, czyli ostatni z tych głównych punktów na danie dzisiejszej naszej trasy. Monia vloguje przed nami. Styknijmy się kamerkami! Wow! Tych starożytnych. Budynek ten służył do czczenia bóstw tych, które w tamtych czasach wierzyli. A od VII wieku jest to świątynia katolicka. No i trzeba przyznać, że jest to jeden z najlepiej zachowanych budynków z czasów starożytnych. Kierując się już ku domowi, wstąpimy jeszcze na Piazza Navona z fontanną. No i szukamy w międzyczasie czegoś do zjedzenia, jakiegoś dobrego włoskiego jedzonka. Jesteśmy w Piazza Navona z fontanną Czterech Rzek. Przykład na to, jak banery i reklamy psują cały efekt. Fajne jest to, że właśnie jest imitacja tej fasady, nie? Tak. Bardzo fajna, pomysłowa rzecz, bo to z daleka, może tutaj tak nie widać, ale z daleka to praktycznie wygląda, jakby była fasada taka, no, prawdziwa, nie? To jak się czuje, to wiadomo, tak, że to, że nie? Ale reklama, no, dramat, nie? To jest akurat, ale na szczęście nie ma za dużo reklam. Nie ma, dużo mniej niż, czysto od reklamy. Niż w Polsce. Świetne są, we Włoszech są świetne te okiennice, tak, które właśnie są praktycznie, no, na każdy budynek po prostu. Niesamowicie zdobią okna. No, naprawdę mega to wygląda. Tutaj akurat właśnie przykład tej nowszej, gdzie są opuszczane rolety. Takie zsuwane na dół. To tak jak w sumie w Polsce, ale tutaj te okiennice naprawdę robią taki fajny klimat właśnie tej włoskości. Nasze sufli. Bardzo dobre, ale dodajmy też to z bazyliką. Jedno carbonaro, a drugie pomodoro e basilico. I będziemy teraz próbować. Bardzo chrupiące. Fajna panierka. Pyszna. W środku ryż, pomidory, bazylia. A to takie a la carbonara. Miam. My zjedliśmy
Zjedliśmy już przekąski, zjedliśmy lody i zaraz idziemy w stronę domu. I właśnie idziemy w stronę Zamku Świętego Anioła i przechodzimy przez Most Świętego Anioła. I taka ciekawostka, nazwa pochodzi od aniołów, które znajdują się tutaj na tych posągach. I ciekawe jest to, że każdy z tych aniołów trzyma jakiś jeden atrybut śmierci Pana Jezusa. A dzisiaj co? Dzień bardzo intensywny. Nogi trochę bolą, nie? No, trochę tak. Słuchaj, troszkę żeśmy zrobili. My od rana, jak ruszyliśmy, tak chodzimy cały czas, ale dzisiaj fajnie, bo bardzo dużo fajnych miejsc, atrakcji udało nam się zobaczyć. Zaczęliśmy od fontanny di Trevi, którą mamy zamiar odwiedzić jeszcze w nocy, w innym dniu. Byliśmy gdzie? W podziemiach fontanny, w tym akwedukcie, pod Koloseum, Forum Romanum, Circus Maximus. Z tego jeszcze jakieś takie, powiedzmy, tak, gdzie po drodze poboczne, coś było, to też małe bazyliki, nie? Place. Wszystko się dało, to... Piazza Navona, Panteon oczywiście. Tak. Także super, śmieję się do Moniki, że dzisiaj to się czuje tak, jakbyśmy przyjechali na jeden dzień do Rzymu i mieli challenge, żeby jak najwięcej zobaczyć i się tym wszystkim nasycić. Ale Panteon, niesamowite wrażenie tej kopuły takiej ogromnej. Tak, z tą dziurą oporem, w środku. Naprawdę, no. Na mnie Panteon wywarł większe wrażenie z zewnątrz niż w środku. Jakoś taki tak? Był... Tak, dużo. Na mnie w środku. Jakiś taki większy, monstrualny się wydawał, także fajnie, super. Fajnie. Zobaczcie jeszcze tutaj na luk, na zameczek. Super to wygląda. I tutaj te anioły może jeszcze pokażemy, ale to chwila, Cypran dokończy stołowo. A teraz jeszcze na aperolka sobie idziemy do bringi. Tak, idziemy jeszcze na jakieś aperole. O, i tutaj akurat te anioły ostatnie. Ten trzyma włócznie, a ten trzyma kijek z gąbką. I z Zamku Świętego Anioła udajemy się w stronę Bazyliki Świętego Piotra. Czekamy na ziomków, więc jeszcze trochę wam poopowiadamy. To, co jest plagą w Rzymie i tego akurat się spodziewaliśmy, wiedzieliśmy, bo Leszek, którego gościmy, dużo nam opowiadał. Masa bezdomnych. Naprawdę tutaj w Rzymie jest plaga po prostu ludzi bezdomnych. No i chciałoby się powiedzieć, że głównie są to takie żuliki, panowie, którzy gdzieś tam, wiecie, poniewierają się, piją, no a nie do końca. Znaczy takich jest bardzo dużo też, bo na przykład tutaj gdzieś kawałek stąd, o tutaj dokładnie, no tak mamy Bazylikę Świętego Piotra, tutaj. No to tutaj za rogiem jest taki placyk przy przejściu dla pieszych i jest no taki jakby, powiedzmy, skwerek, gdzie po prostu rozbite są na glebie namioty. No i ludzie sobie śpią z widoczkiem na Bazylikę, na Watykan. Ale co chciałam powiedzieć, że no nie do końca wszyscy są tacy totalni, no żule po prostu. Tylko czasami widać, że to są porządni bezdomni, porządnie ubrani ludzie. Naprawdę, no, śmialiśmy się, że niektórzy byli lepiej ubrani od nas i żebrają o kasę. No i siedzą, no, po prostu wyraźnie. Ciężko się zorientować sobie, czy ktoś jest bezdomny, tak, czy nie. Tak, ale no widać, że to często jest tak, że na przykład gdzieś pod ścianą siedzi kobita z pieskiem i ma za sobą cały dobytek, czyli jakieś koce, pierzyny, pierdolety w torbach. Chciałoby się rzec, że nędzne życie prowadzą, a z tego, co Leszek nam opowiadał, no to tutaj jest bardzo dobry zarobek. Śmiejemy się, że jak się nam w Polsce nie powiedzie, to może przyjedziemy na miesiąc do Włoch na ulicę. Nie jest mi tych ludzi żal, bo zarabiają dużo więcej niż my. Siemanko, tutaj Szaga Samaka! Zostawcie suba i lajka i komentarz albo cokolwiek, żebyśmy wiedzieli, czy filmy wam się podobają. Hej!